Zbiory eksponowane w galerii pochodzą głównie z okresu późnego średniowiecza, z terenów Europy Północnej i zawierają niemal wyłącznie przedmioty przeznaczone do kościołów. Zgromadzone tu dzieła obrazują różne funkcje dawnej sztuki. To pierwszy wątek ekspozycji. Tryptyki, pentaptyki funkcjonowały jako nastawy ołtarzowe, a małe obrazki modlitewne służyły prywatnej dewocji. Krucyfiksy, wisząc często wysoko, działały na odbiorcę przesuwającego się we wnętrzu kościoła ku ołtarzowi głównemu lub ku bocznym kaplicom. Grupy figur drogi krzyżowej, zaaranżowane przestrzennie, wymuszały modlitwę wpajającą wiernemu poczucie utożsamienia z cierpiącym Chrystusem. Drugi wątek ekspozycji to interregionalność i regionalność sztuki średniowiecznej. W pierwszej sali prezentowane są ponadlokalne zjawiska w sztuce od XII do XV wieku. Uwolnienie rzeźby figuralnej od architektury w epoce romańskiej, środkowoeuropejska rzeźba z kręgu Madonn na lwie oraz międzynarodowy styl dworski lub piękny. W kolejnych salach przedstawiamy swoistość sztuki regionów Europy Środkowej w XV wieku i na początku XVI: Śląska z wielkimi skrzydłowymi ołtarzami, a także epitafiami, tablicami wotywnymi i dydaktycznymi oraz drogą krzyżową, Małopolski, Wielkopolski i Kujaw oraz Gdańska i regionu północno-hanzyatyckiego. Z okazałymi ołtarzami z Hamburga i Pomorza. Ta niewielka figurka tronującej Marii z dzieciątkiem powstała pod koniec XII lub na początku XIII wieku i jest najstarszą rzeźbą kultową zachowaną w Polsce. Pochodzi z klasztoru cysterek w wielkopolskim Ołoboku, ale wykonano ją prawdopodobnie we Francji lub w południowych Niemczech. Zestawienie figurki z rzeźbionymi elementami architektury zwraca uwagę na różnicę między dekoracyjną funkcją sztuki a samodzielną rzeźbą kultową. Między VIII a XII wiekiem nastąpiło oderwanie rzeźby od architektury, to właśnie wtedy wykształciły się podstawowe figury kultowe, wśród których bardzo ważne miejsce zająło przedstawienie Matki Boskiej z dzieciątkiem. Tutaj Maria ukazana jest w sztywnej, frontalnej pozie. Zasiada na tronie z dzieciątkiem na kolanach. Średniowieczna teologia porównywała Matkę Boską do tronu króla Salomona. Maria sama staje się tronem dla Chrystusa, czyli wcielonej mądrości Bożej. Dlatego ten typ przedstawienia nazywa się tronem mądrości. Po łacinie sedes sapientiae. Rzeźba mogła służyć prywatnej modlitwie przeoryszy lub innej zamożnej zakonnicy. Z tyłu widoczny jest otwór, który mógł być przeznaczony na relikwie lub komunikanty. Figura Chrystusa z wrocławskiego krucyfiksu należy do takiego typu wyobrażeń ukrzyżowanego, które niezwykle ekspresyjnie oddają bezmiar cierpień Zbawiciela. Określa się je mianem przedstawień bolesnych. Rozwój tego wizerunku w XIV stuleciu wiąże się z nurtami mistycznym oraz dolorystycznym, w którym silne podkreślenie znamion cierpienia wspomaga kontemplację i współodczuwanie męki pańskiej. Ekspresję potęguje przedstawienie wyniszczonego ciała, nabrzmiałych z napięcia żył, zastygających w śmiertelnym skurczu rąk i nóg. Całe ciało. Pokrywają broczące krwią rany od i od gwoździ, którymi przybito Chrystusa do krzyża. Szczególnie silnie wyeksponowana jest rana w boku, zadana włócznią w chwili śmierci. Na głowie i twarzy widać strużki krwi, cieknące z ran od korony cierniowej oraz krwawe łzy wypływające spod opuchniętych powiek. Obfitość wylanej krwi ma znaczenie teologiczne – w literaturze dolorystycznej mowa jest o tym, że do odkupienia wystarczyłaby zaledwie jedna kropla krwi zbawiciela, a przecież on wylał jej tak wiele. Inne znane figury tego typu zawieszane były na widlastych, przypominających gałęzie krzyżach, symbolizujących rosnące w raju drzewo życia. Według apokryfów to z jego nasion wyrosło drzewo, z którego wykonano krzyż dla Jezusa. W przypadku figury prezentowanej w galerii oryginalny krzyż nie zachował się, ale ułożenie ciała Chrystusa sugeruje, że pierwotnie był to właśnie krzyż widlasty. Ta niewielka rzeźba przedstawia trzy Marie lamentujące po śmierci Chrystusa. Jedna z kobiet, bez wątpienia jest to matka Chrystusa, omdlewa, podtrzymywana przez współtowarzyszki. Dzieło wykonane jest z alabastru, niezwykle cenionego, półprzezroczystego kamienia o bardzo subtelnej strukturze. Elegancję materiału podkreślają smukłe sylwetki postaci i mistrzowski modelunek miękkich, lejących się szat. Rzeźba stanowi element niezachowanej, wielofiguralnej grupy ukrzyżowania, zapewne z nastawy ołtarzowej. Pochodzi z klasztoru kanoników regularnych, na piasku we Wrocławiu. Tamtejszy opad zakupił ją w Paryżu jako wyrób miejscowy w roku 1431, o czym informuje kronika klasztorna. Kompozycyjnie rzeźba jest bardzo podobna do grupy trzech Marii wchodzącej w skład ukrzyżowania z Rimini, przechowywanego w Muzeum Liebighaus we Frankfurcie nad Menem. Oba dzieła powstały w tym samym warsztacie. Rzeźbę Wrocławską, która jest wcześniejsza, wyróżnia bardziej subtelny modelunek, i delikatna ekspresja. Genezy stylu Mistrza Ukrzyżowania z Rimini, najwybitniejszego ówczesnego twórcy rzeźb alabastrowych, należy szukać w tradycji artystycznej południowych Niderlandów. Mały, przenośny poliptyk, pochodzący z klasztoru Klarysek we Wrocławiu, składa się z czterech malowanych dwustronnie tablic. W gablocie ustawiony został w taki sposób, aby umożliwić obejrzenie wszystkich malowanych kwater. Niegdyś służył on prywatnej modlitwie i pobożnym praktykom sióstr zakonnych. Konstrukcja ruchomych skrzydeł umożliwiała ich składanie i otwieranie, tak jak otwiera się księga. Po całkowitym zamknięciu widoczne były tylko dwie, wyróżniające się dużym formatem sceny: ukrzyżowanie oraz adoracja oblicza Chrystusa. Przez świętego Franciszka i świętą Klarę. Przedstawienia te skłaniały do kontemplowania ludzkiej i boskiej natury Chrystusa, jego cierpień podczas męki na krzyżu i chwały boskiego oblicza adorowanego przez świętych Franciszka i Klarę. Święci założyciele zakonu, dla którego powstał poliptyk, zwracają się ku Chrystusowi w modlitwie. Święta Klara zdaje się to czynić za pośrednictwem Franciszka, duchowego ojca zakonu Klarysek. I ich orędownika. W pierwszym otwarciu zestawiono cztery epizody związane z dzieciństwem Chrystusa: zwiastowanie, pokłon Trzech Króli, ofiarowanie Jezusa w świątyni oraz ucieczkę do Egiptu. Przy całkowitym otwarciu skrzydeł ukazuje się zespół ośmiu scen. Kwatery skrajne tworzą cykl pasyjny. Natomiast sceny na dwóch środkowych tablicach nie łączą się ze sobą w ciąg chronologiczny. Być może mają one obrazować najważniejsze święta roku liturgicznego. Malowidła kwadryptyku są bardzo subtelne o zróżnicowanej palecie barwnej. Miękkie, lejące się draperie przypominają dzieła czeskiego stylu pięknego, zwłaszcza mistrza z wyższego brodu. Linearność konturów zaś budzi skojarzenia z malarstwem książkowym. Poliptyk, ufundowany do kaplicy Zamku Krzyżackiego w Grudziądzu, jest najstarszym zachowanym w Polsce wielkim retabulum o ruchomych skrzydłach. Dziś możemy sobie tylko wyobrażać, jak duże wrażenie wywoływało to dzieło w chwili uroczystego otwierania kolejnych części. Na co dzień wierni oglądali zamknięte skrzydła ołtarza, czyli rewersy ukazujące przedstawienia męża boleści i matki boskiej bolesnej. Oraz trzy sceny z wizją sądu ostatecznego. Dopiero po otwarciu pierwszej pary skrzydeł widoczny był cykl pasyjny. Druga para skrzydeł otwierana była z okazji najważniejszych świąt i przedstawiała malowidła odnoszące się do Bożego Macierzyństwa Marii, patronki Zakonu Krzyżackiego. Prowadzą one do scen tablicy środkowej, obrazujących wywyższenie Marii jako matki Boga. W dolnej strefie widzimy zaśnięcie Marii. Zgodnie z apokryficzną tradycją, Chrystus przyjmuje na swe jej nieskalaną duszę, ukazaną tu jako mała dziewczęca postać. Towarzyszą mu apostołowie, cudownie przeniesieni z różnych stron świata, gdzie głosili Ewangelię. Scena górna przedstawia triumf Marii, czyli przyjęcie jej w niebie przez syna i koronację na królową niebios. Malowidła reprezentują wczesne cechy stylu pięknego, który charakteryzuje miękki i płynny modelunek, kształtujący delikatne, pełne gracji postacie, o pięknych twarzach i wytwornych gestach. Okrywające je szaty, układają się w dekoracyjne fałdy, miękko spływające wzdłuż ciała. Od XII wieku, kiedy to powstała figurka Madonny z ołoboku, Wyobrażenie artystyczne Marii z dzieciątkiem zmieniało się. Pod koniec XIV wieku w Europie Środkowej powstała grupa kamiennych rzeźb, tak zwanych pięknych madon, do których należy prezentowana figura z Wrocławia. Jest to jeden z najznakomitszych przykładów rzeźby międzynarodowego stylu pięknego. Przedstawia pełną gracji postać Marii w pozie wygiętej w kształt litery S ubranej w obszerny płaszcz spływający miękkimi, głęboko rzeźbionymi fałdami. Zauważmy, że mimo obfitości tkaniny, czytelna jest anatomia postaci. Twarz Matki Boskiej o subtelnych rysach zwraca się w stronę dzieciątka, które swobodnie spoczywa w jej ramionach. Maria w zadumie podaje Jezusowi jabłko, które on przyjmuje z wahaniem i obawą. Scena ta ma symboliczne znaczenie – Zapowiada bowiem przyszłą ofiarę krzyżową. Nie wiadomo, jaka była pierwotna funkcja Wrocławskiej Madonny. Być może ustawiona w kaplicy bocznej bądź przy filarze świątyni służyła indywidualnej modlitwie. Wiadomo, że figury pięknych Madonn włączane były czasem w struktury nastaw ołtarzowych. Mogło to wynikać z dużej popularności tych figur wśród wiernych. Chcąc uniknąć niekontrolowanych zachowań kultowych, duchowni przenosili rzeźby w centralne miejsce kultu, którym jest prezbiterium z ołtarzem głównym. Dwa skrzydła to wszystko, co pozostało z trzyczęściowej nastawy ołtarzowej wykonanej przez nieznanego artystę około 1440 roku. W porównaniu z innymi dziełami z galerii. To jest szczególne. Przedstawia bowiem opowieść o zmarłej w 1243 roku księżnej Jadwidze, późniejszej świętej i patronce Śląska. Zaczynając od góry lewego skrzydła, śledzimy jej losy. Najpierw pojawia się w otoczeniu rodziców i rodzeństwa. To dziewczyna ze złotym nimbem wokół głowy i długimi włosami. A potem w chwili zaślubin z władcą Śląska, Henrykiem Brodatym. Niezwykle ciekawe są trzy sceny bitwy pod Legnicą, w której wojska śląskie starły się z oddziałami tatarskimi. W trakcie walk zginął syn Jadwigi, książę Henryk Pobożny. Jego odciętą głowę Tatarzy zatknęli na włócznie i pokazali obrońcom miasta. Malarz ukazał Henryka jako męczennika w obronie wiary. Jego duszę wraz z duszami innych poległych rycerzy chrześcijańskich anioły unoszą do nieba, Podczas gdy dusze Tatarów giną w paszczy piekielnej. Drugie skrzydło wypełniają sceny świadczące o pobożności Jadwigi, tak jak opieka nad chorymi czy odwiedzanie więźniów. Wśród nich ważne miejsce zajmuje ufundowanie klasztoru Cysterek w Trzebnicy. W tym samym kościele, którego budowę oglądamy na obrazie, pochowano samą Jadwigę. Dwadzieścia cztery lata później, w 1267 roku. Księżna została kanonizowana. Dyptyk powstał na zamówienie gdańskiej rodziny Winterfeldów do ich rodowej kaplicy w Kościele Mariackim, którą ufundowali w 1423 roku. Lewe skrzydło, obustronnie malowane, wypełniają sceny chrystologiczno-maryjne. Na niewidocznym rewersie ukazane zostało. Naigrawanie, biczowanie i opłakiwanie. Na awersie znajduje się wyobrażenie Marii Karmiącej i męża boleści oraz przedstawienie ekce homo. Nacisk na eucharystyczny wątek Doktryny Katolickiej nie jest przypadkowy. Sceny te są bowiem manifestacją skierowaną przeciw herezji husyckiej, która krytykowała przyjmowanie komunii pod jedną tylko postacią. Ikonografia stanowi wykładnie Chrystusowego dzieła zbawienia, a z nim zespolony jest wątek ofiary matki współodkupicielki. Ukazana na drugim skrzydle, święta Maria Magdalena, uosabia nawróconych grzeszników objętych Bożą Wolą Zbawienia. Maria Magdalena została przedstawiona jako pokutnica na pustyni. Jej nagie ciało osłaniają włosy. Jest to zaczerpnięta ze złotej legendy Jakuba de Vuragin, scena unoszenia świętej przez anioły na codzienny posiłek do nieba. Poszczególne przedstawienia dyptyku różnią się koncepcją plastyczną i zdradzają zapożyczenia z malarstwa północnowłoskiego, czeskiego i niemieckiego, które docierały do miejscowych warsztatów za pośrednictwem wzorników. W połowie XV wieku na Śląsku powstało wyjątkowe dzieło. Ołtarz Świętej Barbary. Poliptyk zdobił ołtarz główny w kościele pod wezwaniem tej świętej we Wrocławiu. W centrum widzimy trzy posągowe figury Barbary oraz Feliksa i Adaukta. Atrybutem świętej Barbary jest wieża, w której według legendy była przetrzymywana przez swojego ojca poganina. Zestawienie jej żywota i męczeństwa ze scenami z życia i męki Chrystusa ukazywało ideę imitacjo Christi. Skrzydła zaginęły w trakcie II wojny światowej i dziś możemy śledzić tylko fragment opowieści. Na górze po lewej widnieją posągi pogańskich bożków, zniszczone przez Barbarę. Jej czyn doprowadził ojca do takiej wściekłości, że święta zmuszona była do ucieczki z domu, co widzimy na prawej kwaterze. Pochwyconą i postawioną przed sądem Barbarę poddano straszliwym torturom. Między innymi obcięto jej piersi i włóczono nagą przez miasto. Całkowitemu poniżeniu zapobiegł jednak anioł, okrywając świętą białą szatą. Nowatorstwo tego dzieła polega na oddaniu przestrzenności brył przez zastosowanie światłocienia. Figury po środku sprawiają wrażenie trójwymiarowych, niczym monumentalne rzeźby. Sceny z legendy świętej Barbary osadzone są w realnej przestrzeni. Mistrz zastosował też skróty perspektywiczne, jak w scenie włóczenia świętej Końmi. Ten zwrot ku naturalizmowi nastąpił niedługo po ukończeniu słynnego ze względu na realizm ołtarza gandawskiego Jana Fanajka w roku 1432. U dołu części centralnej naszego dzieła widnieje data. 1447. Inspiracje realizmem niderlandzkim nie dotarły jednak na Śląsk bezpośrednio, lecz poprzez malarstwo frankońskie i bawarskie. Poliptyk zwiastowania z jednorożcem to jedna z najcenniejszych zachowanych w całości nastaw ołtarzowych w polskich zbiorach. Jest to przykład. Typowego śląskiego retabulum ołtarzowego, łączącego rzeźbiarską część centralną z malarskimi skrzydłami. Ukazuje niezwykłą scenę zwiastowania, w której na kolanach Marii leży jednorożec, symbol Chrystusa oraz dziewictwa Matki Boskiej. Wierzono bowiem, że płochliwe jednorożce dają się obłaskawić tylko dziewicom, które wabią je śpiewem i pieszczotami, aby myśliwi mogli je schwytać. Tu w roli łowcy z myśliwskim rogiem przedstawiony został archanioł Gabriel. Postać jednorożca jest też metaforą Chrystusa, którego nieuchwytna boska natura została pochwycona dla ludzkości przez Dziewicę Marię. Postać Marii otaczają jej symbole z Litanii Loretańskiej: złota brama, wieża dawidowa, krzew gorejący. W szafie środkowej obok postaci Marii i Gabriela Ustawione są figury świętej Jadwigi, patronki Śląska i świętego Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia. Na rzeźbionych skrzydłach widzimy sceny z życia Chrystusa i Matki Boskiej. Zwieńczeniem poliptyku jest scena koronacji Marii, nad którą znajdował się bogato rzeźbiony, mazwerkowy baldachim. Nie jest on prezentowany, gdyż nie mieści się w galerii. Po zamknięciu pierwszej pary skrzydeł wiernym ukazywały się malowidła z dalszymi scenami maryjnymi. Wśród nich warto zwrócić uwagę na malowany rewers lewego skrzydła ukazujący małego Jezusa przy chodziku w otoczeniu aniołów. Po całkowitym zamknięciu ołtarza wierny oglądał sceny pasyjne wzorowane na rycinach Martina Schongauera. Wraz z narodzinami w XV wieku grafiki Pozwalającej na wykonywanie wielu odbitek tej samej kompozycji, zmianie uległa praktyka artystyczna. Twórcy chętnie wykorzystywali ryciny jako wzory, stąd też prawie identyczne kompozycje możemy spotkać na Śląsku, w Niderlandach czy Hiszpanii. Szczególnym przykładem fundacji mieszczańskich we Wrocławiu jest grupa drogi krzyżowej z kaplicy rodziny Krappe w kościele świętej Elżbiety. Kaplica została pozyskana przez Johannesa Krappe w roku 1477, a konsekrowana w 92. Głęboko rzeźbione reliefy umieszczone były na ścianie, zaś pełnoplastyczne figury stały wolno w przestrzeni. Droga krzyżowa fundacji rodziny Krappe Prawdopodobnie ma swoje źródło w misteriach pasyjnych odgrywanych w Wielkim Tygodniu. Liczne późnośredniowieczne stacyjne drogi krzyżowe i kalwarie wystawiane były przy kościołach i w kaplicach. Pozwalały wiernemu wyobrażać sobie wydarzenia męki pańskiej. Wspierały pasyjną pobożność wielkanocną, tworząc scenerię procesji wielkopiątkowych. Umieszczone w kaplicach grupy rzeźbiarskie Służyły też do dewocji medytacyjnej i kontemplacyjnej, pozwalając w jednym miejscu odbyć duchową pielgrzymkę od Góry Oliwnej na Golgotę. Pierwsze stacjonarne drogi krzyżowe pojawiły się bardzo wcześnie, bo już w V wieku. Ale właściwa pobożność procesyjna realizowana przy takich drogach krzyżowych rozwinęła się dopiero w XIV i XV wieku pod wpływem zakonu Franciszkanów, Propagujących kult pasji Chrystusa w Europie. W późnym średniowieczu bractwa religijne osób świeckich oraz nowe zakony, takie jak Dominikanie czy Franciszkanie, fundowały tablice o funkcjach dydaktycznych i modlitewnych. Dla bractwa różańcowego przy klasztorze Bernardynów we Wrocławiu. Powstała około roku 1500 monumentalna tablica ilustrująca modlitwę zwaną Koronką Najświętszej Panny Marii. Korona Beatissime Virginis Mariae. Kształt tej modlitwy wiązany jest z błogosławionym Ładysławem z Gielniowa, bernardyjskim kaznodzieją działającym w Krakowie w XV wieku. Wrocław i Śląsk podlegały w tym czasie krakowskiej prowincji bernardynów. Statuaryczny wizerunek Marii pośrodku dolnej strefy obrazu pełni funkcję wyobrażenia kultowego. Wierny adorował Matkę Boską wraz z przedstawionymi tu zakonnikami z wrocławskiej wspólnoty. Powyżej w medalionach widzimy sceny mające pomóc w modlitwie i medytacji, między innymi nad rolą Marii w dziele zbawienia dokonanego przez jej syna. Ukazano tam tajemnice Maryjne, radosne i bolesne. Nad którymi medytowano w modlitwie różańcowej, oraz chóry anielskie, grzechy i cnoty, dary ducha świętego, składające się na katechetyczny wykład o prawdach wiary. Ucząc zasad wiary i kultu, tablica była narzędziem medytacji modlitewnej, a jednocześnie głosiła chwałę Marii. Legenda głosi, że święty Łukasz ewangelista stworzył cudowny obraz Marii. Dlatego został patronem malarzy, a jego wizerunki zdobiły ich kaplice cechowe. Relief Jakoba Beinharta był zapewne centralną częścią nastawy ołtarzowej w kaplicy cechu malarzy w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Kompozycja z tkającą matką boską i bawiącym się dzieciątkiem nawiązuje do ryciny Wita Stwosza Święta Rodzina. W żadnych innych przedstawieniach tematu Łukasza malującego Marię nie pojawia się motyw tkania tuniki. Wzmiankę o szacie Jezusa odnajdujemy w Ewangelii według świętego Jana. Żołnierze, tedy gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i suknią, a była suknia nieszyta od wierzchu całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego nie krajmy jej, ale rzućmy o nią losy, czyja ma być. Iżby się pismo wypełniło mówiące podzielili sobie szaty moje, a o suknią moją rzucili los. W średniowieczu powstało wiele legend związanych z relikwią tuniki. Według nich rosła ona w cudowny sposób wraz z Chrystusem. W reliefie Malowany przez Łukasza obraz zestawiony jest z tkaną tuniką. Dzięki temu wykonywanie cudownego obrazu porównane zostało do wytwarzania cudownej relikwii. Tym samym artyści utożsamiali się ze Świętym Łukaszem jako twórcą wizerunków kultowych o randze nieomal świętych relikwii. Relief ze Świętym Łukaszem jest dziełem wyjątkowym również ze względu na wykończenie. Twórca bowiem zrezygnował z wielobarwności na rzecz koloru samego drewna. Jest to jedyna taka rzeźba z terenu Śląska. Wykończone w taki sposób nastawy ołtarzowe tworzone były od lat dziewięćdziesiątych XV wieku głównie na terenie południowych Niemiec, w Szwabii i Frankonii. Brak polichromii pokazuje kunszt artysty polegający na umiejętności zastąpienia koloru efektami rzeźbiarskimi. Matka Boska trzymająca na kolanach ciało syna, to scena zwana Pietą, która obrazuje treść doktryny o współudziale Marii w dziele odkupienia. W prezentowanym przedstawieniu Piety, na twarzy Matki, która świadoma jest znaczenia ofiary krzyża, nie widać rozpaczy. Rysuje się na niej raczej ból, smutek i zaduma. A w całej kompozycji dominuje nastrój liryzmu. Bolejące anioły. Trzymają włócznie i gąbkę, które wraz z krzyżem i tkwiącymi w nich gwoździami symbolizują związek cierpienia z miłosierdziem Zbawiciela. Przedstawienie klęczącego na skraju kompozycji fundatora wskazuje, że obraz mógł pełnić funkcję epitafium. Dzieło można łączyć z grupą malowideł krakowskich, które zainicjowały w połowie XV wieku nowy etap w sztuce regionu Małopolski. Tradycję stylu pięknego, nadal dominującą w prezentowanym tu obrazie, zaczęły wówczas wypierać inspiracje płynące z nowych prądów stylistycznych, czego wyrazem jest tu efekt ostro załamujących się draperii, przepaski Chrystusa, szat aniołów i donatora. Uwagę zwraca italianizujący typ urody Marii, bardzo podobny do prezentowanego w tej sali obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. Retabulum ukrzyżowania zdobiło ołtarz główny w kościele w Pruszczu Gdańskim, choć nie jest jasne, czy było to jego pierwotne miejsce przeznaczenia. Podobne do niego nastawy wykonywane były w Niderlandach na masową skalę, z przeznaczeniem na eksport. Dokładne miejsce powstania naszego dzieła wskazują gmerki w kształcie dłoni, pojawiające się na Ziemi u stóp rzeźbiarskich grup postaci. Otwarta dłoń to znak cechowy charakterystyczny dla Antwerpii. Fala importu takich retabulów do kościołów w Gdańsku i miastach pomorskich nastąpiła w ostatniej dekadzie XV wieku i trwała do lat XX wieku XVI. Część z nich przetrwała do dzisiaj, czego przykładem jest pokazywany nieopodal ołtarz świętego Reynolda. Ze snycerzami i rzeźbiarzami współpracowali malarze dostarczając tablic wmontowanych w strukturę nastawy. Skrzydła ołtarza Spruszcza przypisywane są Colinowi de Cotterowi, artyście czynnemu w Antwerpii i Brukseli. Cykl Pasji Chrystusa składa się z malowanych tablic oraz trzech rzeźbiarskich scen głównych. Drogi krzyżowej, ukrzyżowania i złożenia do grobu. Tryptyk pochodzi z kaplicy Bractwa Kapłańskiego przy Kościele Mariackim w Gdańsku. Wyraźnie widoczna jest różnica między skrzydłami, lepszymi artystycznie, a częścią środkową. Uwagę zwraca realizm dzieła. Architektura Jerozolimy naśladuje budowle gotyckie. Drobiazgowo oddane są stroje oraz szczegóły rodzajowe, takie jak choćby dwa łabędzie odbijające się w wodzie na prawym skrzydle. Ciąg scen należało oglądać w określonym porządku. Na lewym skrzydle umieszczono kolejno, patrząc od dołu, rzeź niewiniątek, pogoń żołnierzy Heroda, legendarny cud z wyrośnięciem zboża na trasie ucieczki świętej rodziny, ucieczkę do Egiptu. Na skrzydle prawym zaś wjazd Chrystusa do Jerozolimy i wygnanie kupców ze świątyni. Na zamkniętym retabulum Widnieje przedstawienie pasji Chrystusa. Fundatorami prezentowanego dzieła było bractwo kapłańskie i dlatego w części centralnej znalazły się sceny nawiązujące do obowiązków kapłana. Patrząc od góry, widzimy sceny przyniesienia przez apostołów chleba z miasta Sychar oraz chrzest w Jordanie, a poniżej Jezusa z Samarytanką przy studni. Jezus nazywa siebie wodą życia i Mesjaszem Zbawicielem. Woda i chleb tworzą symboliczną oś ołtarza, bowiem udzielanie sakramentów to pierwsza powinność kapłanów. Ich funkcję kaznodziejów podkreśla widoczna po lewej stronie scena z dwunastoletnim Jezusem nauczającym żydowskich mędrców, zaś kuszenie Chrystusa po drugiej stronie oznacza duszpasterską pracę duchownych w walce z pokusami. Kapłani wszak troszczą się o czystość Kościoła. Zanim ten monumentalny ołtarz został w 1516 roku uroczyście poświęcony w jednej z kaplic Kościoła Mariackiego w Gdańsku, musiał przebyć morzem drogę niemal 2000 kilometrów. Zamożni członkowie Bractwa Świętego Reynolda, do którego należała kaplica, nie zadowolili się bowiem złożeniem zamówienia u lokalnego artysty, lecz wybrali twórców pochodzących z Antwerpii. Ołtarz jest przykładem współpracy dwóch warsztatów – Snycerskiego Jana de Moldera oraz malarskiego Joosa van Kleve. W części rzeźbionej wyróżnia się scena przedstawiająca postać wspinającą się po wysokich schodkach. To młoda Maria, którą rodzice Joachim i Anna oddają pod opiekę kapłana ze świątyni jerozolimskiej. Zgodnie z apokryfami Maria spędziła młodość wraz z innymi dziewicami, widzimy je w oknach na górze, na modlitwie. I tkaniu zasłony świątyni. O ile główną bohaterką w części rzeźbionej jest Matka Boska, o tyle malowane skrzydła koncentrują się na życiu Chrystusa. Uderzające jest realistyczne oddanie pejzażu oraz piękne, intensywne barwy. Nie wszędzie jednak zachowała się pierwotna kolorystyka. Na ciele Jezusa w scenie ukrzyżowania widzimy czarne linie. To podrysowanie, czyli zarys kompozycji wykonywany przed przystąpieniem do nakładania farby. Jest widoczny, ponieważ po setkach lat farba stała się częściowo przezroczysta. Dzieło jest najważniejszą wczesną pracą malarza Joosa van Klewe. O dumie i ambicjach młodego twórcy świadczy fakt, że święty Reinold, patron Bractwa i Kaplicy ukazany na rewersie zewnętrznej pary skrzydeł, Nosi jego rysy.